Miłego oglądania życzy Telcap, dostawca prawdziwego światłowodu do mieszkania i najnowocześniejszych technologii dla domu. Do rodziców dzieci z pruszkowskich przedszkoli miejskich dotarła informacja dotycząca roszad w systemie turnusów letnich. Wielu opiekunów nowy pomysł odebrało jako skrócenie wakacyjnych zajęć zaledwie do 2 tygodni. Jak się okazało, szybko wyciągnięte wnioski były mylne. W tym roku proponujemy rodzicom i opiekunom naszych najmłodszych mieszkańców nową formułę organizacji dyżurów wakacyjnych. Dyżury te będą podzielone na 4 turnusy. Do dyżurów wytypowanych zostało 9 przedszkoli. 2 turnusy będą w lipcu, 2 turnusy będą organizowane w sierpniu. Rodzice i opiekunowie dzieci mają możliwość skorzystania z jednego lub z wielu dowolnych turnusów. Także w efekcie, jeżeli rodzice będą mieli taką potrzebę, ich dziecko będzie mogło korzystać z dyżuru w trakcie całych wakacji. Rekrutacja dzieci na dyżury wakacyjne potrwa do 14 lutego. Wszelkie informacje wraz z szablonami wniosków znajdują się na stronie internetowej miasta. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie przedszkola. Wielkimi krokami zbliża się także rekrutacja do przedszkoli. Podobnie jak w poprzednim roku, zostanie przeprowadzona internetowo. Od 21 do 28 lutego rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko kontynuowało swoje wychowanie w przedszkolu, mają taką możliwość złożenia deklaracji pisemnej do dyrektora placówki, a od 16 marca do 30 marca będzie działał elektroniczny system, gdzie rodzice powinni wypełnić wniosek, czyli zgłosić dziecko do danej placówki, później wydrukować ten wniosek i złożyć go w formie papierowej do danego przedszkola. W dniu 16 kwietnia chcemy podać już do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli i 24 listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli. Od lat jednym z głównych problemów rekrutacyjnych jest rejonizacja placówek. Często okazuje się, że przedszkole przypisane adresowi zamieszkania nie jest tym najbliżej położonym. Oczywiście na prośbę rodzica, jeżeli taka by zaistniała, staramy się przychylić do tego wniosku, ale to tak jak mówimy, tak, są kryteria, które rodzice powinni spełnić i tak naprawdę z tego, co do tej pory mamy takie doświadczenie, dzieci przyjmowały się do przedszkoli, do których chciały. Warto dodać, że we wrześniu otworzy się nowe przedszkole miejskie przy ulicy Pływackiej, które domknie pracę nad utworzeniem w tym miejscu kompleksu oświatowego. Obok znajduje się szkoła podstawowa numer 10. Nowe przedszkole będzie mogło przyjąć 100 przedszkolaków. W miejskich placówkach przewidziano 1870 miejsc. Warto dodać, że miasto zapewni także 300 miejsc w placówkach niepublicznych.